Po Leśnickiej Bibliotece gościmy dzisiaj najwspanialszą, największą polską pisarkę dla dzieci. Nie taka duża. Panią Wandę. 1,62 wzrostu, zdeptałam się. Pani Wando, napisała Pani ponad 200 książek. Podobno, nie liczyłam. Scenariuszy, audycji dla dzieci i młodzieży. Jest Pani osobą szalenie aktywną. Skąd Pani czerpie siłę i energię do pracy? Wie Pani, bo ja zawsze mam takie pytania, co jest tam dalej jeszcze? Co jeszcze można zrobić, żeby było inaczej? Teraz też taką robię książkę. Nawet nie mogę powiedzieć tytułu, bo Państwo by się domyślili, a to chodzi o to, żeby nikt się nie domyślił. Książka, jakiej jeszcze nigdy nie napisałam. Także inna, po prostu książka inna. Lubię, żeby za każdym razem było coś innego. Otrzymała Pani bardzo dużo wyróżnień, nagród, odznaczeń. Które jest dla Pani najcenniejsze? Które najbardziej cieszy? Wie Pani, najpierw zanim przejdziemy do nagród, to może ja powiem, z czego się ostatnio najbardziej cieszę. Proszę Państwa, byłam prawie już pod granicą ukraińską, w takiej wsi, gdzie nigdzie nie było żadnego pisarza. I tam dzieci stały w kolejce z prośbą, żebym im podpisała książkę. I jakiś chłopiec mi daje złotówkę, kładzie mi złotówkę. I ja mówię, nie musisz, weź tą złotówkę. Podpis nic nie kosztuje, ja ci napiszę, może ci wierszek nawet napiszę, jak mi się dobrze twoje imię zrymuje. Nie. Ale to dla pani na piwo, powiedziało dziecko. A drugi mówi, coś ty za mało dałeś, to ja się dołożę. 2 złote mi dołożył i powiedział też, dla pani na piwo powiedział. Jestem jedyną pisarką, zapewne, która dostała od czytelników na piwet. Jestem z tego bardzo dumna, a poza tym, proszę za państwa, te dzieci z takich rubieży polskich gdzieś, takie biedne, popegeerowskie, one wiedzą, jak wydawnictwa mało pisarzom płacą. Takich spotkań jak dziś w Leśnickiej Bibliotece przeprowadziła Pani bardzo dużo mnóstwo. Tak, bo zawsze mam spotkania, coś się innego wydarzy, jakieś nowe słowo dziecko powie, tak na przykład dziecko wymyśliło kiedyś, jakiś chłopiec wymyślił, pytając mnie, czy ja mam rodzinę, czy ja mam dzieci. Prowania Pani w ogóle ma jakieś dzieci, a my mam córkę, mam wnuczkę, jakieś pradziecko Pani ma. No proszę, no dziecko wymyśliło słowo pradziecko, bardzo dobrze tego nie było, prawda? Dużo takich rzeczy się zdarza, dowiaduje się o rodzinach, dużo dowiaduje się, także to też jest cenne wiadomości. Proszę Pani, a od kogo Pani odgapia? Ja mówię, słucham. No bo teraz się nie mówi już, jak się okazuje, że się ściąga, tylko że się czy zżyna, jak się mówiło kiedyś, tylko czy odgapia. Od kogo Pani odgapia? To ja mówię, no stąd to wykluczone. Dlaczego? No bo wszyscy odgapiają. Kochany, daj mi przykład jakiś. Nie mów wszyscy, tylko daj mi jakiś przykład. Moja ciocia. A co ciocia odgapiła? A ciocia odgapiła całą magisterkę z internetu. A potem się mogę zapytać, co ciocia robi, a co ciocia jest nauczycielką. Bo czasami miałam pytania, głównie od dziennikarek z tych pism, takich kobiecych różnych, z takich modowych pism rozmaitych. I pytania było, co ja robię, od czego ja zaczynam rano, od jakich kremów i tak dalej, co ja wklepuję jednym sobie. A ja powiedziałam, proszę Pani, rano się budzę i tak od razu, za chwilę, za 5 minut potem, tak sobie wklepuję te uśmiechy od dzieci. I to jest to. Nasze dzisiejsze spotkanie z Panią Wandą jest dla wszystkich wielkim zaszczytem. Pani Wando, dziękuję bardzo.